5, 4, 3, 2, 1, 0. Druga scena, druga akcja. Pierwsza akcja. Dobra, i ty mówisz tylko... Tak! Dobra, no, to ja byłam wolną osobą. Dobierałam sobie sama zajęcia, rodzice mi nie widzą. Dobry, proszę Państwa, jestem Zofia Żółtko. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej szkolnej edycji Koledzy i ich pasje. Dziś przeprowadzę wywiad z Kasią Grożek. Dobry, miło mi. Zacznijmy od początku. Kiedy zaczęła się Wasza przygoda ze sportem? To jest do mnie czy do Patryka? No oba, obu. Aha, no to nie licząc tam różnych wypadków, tragedii, katastrof, no to tak zaczęło się 5 lat temu. Wtedy pierwszy raz wyszłam na kort tenisowy i zaczęłam odbijać. Tak z dnia na dzień, z godziny na minutę, z minuty na sekundę zaczęło się coraz bardziej podobać i kontynuuję to do dziś. Ja zacząłem w wieku 5 lat, jak zacząłem w wieku 5 lat i do tej i od wieku 7 lat, naprawdę 6 zaczęła się moja kariera. I już ćwiczę 7 dobrych lat. Tenis ziemny, gimnastyka. Tak. Tak. Na samym początku musiało być dosyć trudno. Czy to była wasza decyzja, żeby wybrać tą dyscyplinę? Nie. Kiedyś na pokazach gimnastycznych zobaczyłem, jak starsi koledzy, teraz dzisiejszy, są już moi kumple, koledzy, skakali na trampolinie i mama powiedziała, czy chce tak ćwiczyć. I ja powiedziałem, że tak, żeby mnie zapisała. Tak. A u ciebie? U mnie? Znaczy ja byłam, jak byłam mała, to nikt mi tam nie kazał i ja byłam wolną osobą, że to co chciałam, to robiłam. I sobie tak patrzę koszykówka, siatkówka, ale to taki popularny sport, a ja taki tenis ziemny, taki wyczerpujący sport, może być spróbować, jak się nie uda, trudno, jak się uda, super. Czy był kiedyś taki moment, w którym mieliście ochotę rzucić to, już nie ćwiczyć? Tak, raz trener mnie rzucił, w pewnym sensie wyrzucił mnie za to, że... Nie przychodziłem na treningi, bo nie zrozumiałem tego, że byłem wtedy chory. Kariera jakoś tak nie wygląda jakoś prostoliniowo, są zloty, upadki i w ogóle inne fatamorgany, ale jakoś daję radę. Tak, no to ja miałam wiele razy tego typu załamania psychiczne, fizyczne. Zerwiałam się na treningi, ale ja jestem mocną osobą psychicznie, fizycznie i tak dalej. To były 5-sekundowe epizody, potem normalnie wstawałam i grałam normalnie. Nie? Zakwasy, ból mięśni, zmęczenie? Tak. To na pewno było na początku, nie wiem, może nadal jest. Znaczy to jest zawsze na treningu robimy coś, co się nazywa siłą. Znaczy nie każdy, ale często. I jak ta siła, kiedyś to było na przykład 5 przysiadów, teraz jest 55, to tam zakwasy są i coraz, trzeba dawać sobie coraz wyższe te poprzeczki i zakwasy wtedy są. Naderwane mięśnie były zerwane, ale to pominimy. Według mnie to jest jakby taką codziennością sportowca, bo każdy kto ćwiczy, kto biega, kto gra w piłkę, kto gra w siatkówkę, każdy jest na to narażony i nie ma... To nie zależy od organizmu, czy przyjmuje, czy jakoś reaguje na zakwasy, czy nie. Każdy to musi przeżyć, ale z każdym rokiem, z każdym dniem i z każdą minutą człowiek się na to odparnie. A może, nie wiem, to zmęczenie albo ból mięśni przeszkadzały w szkole, nie wiem, na WF-ie były tak, problemy. Czasami jak na przykład były duże zakwasy, to nie mogłem podnosić ręki, żeby się zgłosić i aktywnie odpowiedzieć na lekcji. Jak wyglądają treningi mniej więcej? Czy powtarzacie raczej cały czas te same? Nie wiem, uczycie się na każdych zajęciach czegoś innego? Nie, to jest mniej więcej tak, że są na przykład w poniedziałek mam dane 3 przyrządy, a na przykład we wtorek inne 3 przyrządy. W sumie mam 6 przyrządów i tak poniedziałek, środa, piątek są inne, wtorek, czwartek, sobota też są inne. No i trening głównie zaczyna się w okresie niestartowym. Przychodzimy tak 20 minut rozgrzewki, jakieś tam usztywnienia, czyli różne naprężanie poszczególnych części ciał, żeby później na przyrządzie zrobić to samo i żeby elementy lepiej wychodziły. To jest taki start, a w okresie już kiedy startujemy, okres startowy właśnie się zaczął, 2 tygodnie temu było oficjalne otwarcie tego oto okresu, to rozgrzewka trwa tak 5 minut i od razu robimy już układy na przyrządach, a nie uczymy się już na nich elementów, tylko od razu dochodzimy do wprawy, żeby na zawodach wszystko od razu pokazać. A u mnie? Znaczy ja lubię się powtarzać w uderzeniach, na przykład robię sobie tam jakieś koszyczki typu forehand, backhand, do siatki i powrót, ale zawsze to sobie urozmaicam na przykład muzyczką i zawsze odbijam sobie do rytmu. Na przykład jak mi nie wychodzi forehand, no to daję taką do rytmu muzyczkę i sobie odbijam. Tego typu.
Wspomniałeś o zawodach. Były już jakieś? Ogólnie. Ogólnie miałem około, no nie wiem, nie za dużo. Nie chwal się, to nie ładnie. Około 120 zawodów w karierze. Kariera. Co to znaczy? Dobre wyniki były. Tydzień temu zakwalifikowałem się do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Brawo! Olimpiada odbędzie się w Zabrzu 24 czerwca. Się skończy, a zacznie się 19. No, ogólnie próbujemy uzyskać jak najlepszy wynik. U mnie było dużo zawodów. Jakby sezon zaczyna się od stycznia do października i tam co miesiąc każdy ma do wyboru, w zależności od kategorii, którą sobie wybiera, ma w zależności podane zawody, gdzie i kiedy się odbywają. Każdy sobie wybiera, zgłasza się na te turnieje i jeździ, a od listopada do końca grudnia ćwiczymy normalnie na kontach tam, gdzie mieszkamy. Wiemy, że gimnastyka składa się z 6 przyrządów. Mógłbyś je opisać mniej więcej? Tak. Może opisz tak, jak jest na zawodach. Na zawodach przyjeżdżamy pierwszego dnia, robimy tak zwaną próbę przyrządów. I po próbie przyrządów my idziemy do pensjonatów, hotelu, zależy gdzie mamy swoje zamieszkanie na te 2 dni zawodów. A trenerzy idą losować, od których przyrządów będziemy startować następnego dnia. Kolejność, czyli jak jest poręcze, no to mamy skok, poręcze, drążek, wolne, koń, kółka. I od tego tak musimy iść, tak się nazywają nasze poszczególne przyrządy. I teraz powiem, poręcze to są 2 drewniane belki, ustawione równolegle do siebie. One w klasie młodzieżowej, czyli tak mniej więcej 10-11 lat, są na wysokości gdzieś tego około metra. A w klasie, w której ja startuję, czyli tak właśnie 13-14 lat, już są na wysokości 1,90 m. I robimy tam różne ewolucje. Możliwość jest rozszerzenia tych poręczy. No i na przykład robimy tam różne stania na rękach, półobroty w staniach na rękach. Są bardzo rozmaite zeskoki. Zeskok polega więcej na tym, że zostanie na rękach na tych poręczach. Robimy zamach, że w postaci, jakby to powiedzieć, nogi są przed nami. I ręce są z tyłu. Zademonstruj może. Mamy demonstrować? Nie. I trzeba puścić się, jak nogi będą mniej więcej na wysokości powyżej głowy, w tym tylnym zamachu. I zepchnąć się lekko na prawą stronę. I na przykład robimy różne ewolucje. Jest mistrz świata Unchamira. On na przykład robi 3 salta kulone z takich poręczy. I to jest w tył. I on jest już 3-krotnym mistrzem olimpijskim. No i to są głównie poręcze. Po poręczach zawsze jest drążek. Drążek to jest na 2 belkach stalowych, jest drążek z metalu. I na tym bierzemy magnezję, takie specjalne skóry, zakładamy na ręce i smarujemy drążek, żeby magnezja się osadziła na nim. Po czym wchodzimy i robimy też różne ewolucje. Nie będę pokazywał, bo nie będę pokazywał ani mówił o nich, no bo one mają bardzo trudne nazwy i nie ma jak tego sprawdzić i ani tutaj pokazać, więc... No, po drążku zawsze są wolne. Ćwiczenia wolne się to nazywa tak oficjalnie. To jest mata o długości mniej więcej 30 metrów, to jest kwadrat. Bok ma 30 metrów i robimy... My mamy na przykład układ w mojej klasie drugiej, to jest tak, wchodzimy na matę, robimy salto w tył, potem robimy taką gwiazdę, my to nazywamy rundak, po czym robimy takie przejście z nóg na ręce i jeszcze raz na nogi, przez mostek, to nazywamy frakiem, robimy różne ewolucje, na przykład robię na początek salto o pozycji wyprostowanej z obrotem wokół własnej osi. To jest początek mojego układu. Potem robimy jakieś przejście do rogu najczęściej, bo jak skończymy tyłem do kierunku, w którym mamy zrobić następną ścieżkę. Musimy zrobić jakiś półobrót, wyskok z półobrotem i tym podobne rzeczy. Jak już wykonamy ten obrót, to robimy następną ścieżkę. Ja mam na przykład następną ścieżkę, że przez mostek do przodu, czyli z nóg, ręce przed siebie na nogi. Mam jeden taki, my to nazywamy przerzut. Potem mam drugi przerzut już nie na jedną nogę, tylko na 2 nogi. A później z tych 2 nóg robi jeszcze jeden przerzut. Z 2 nóg na 2 ręce, na 2 nogi. Potem robię też półobrót, bo muszę zrobić tak
tak zwane też mamy ścieżki siłowe i obrotowe. Muszą być takie ścieżki. I nie można trzy razy tej samej ścieżki powtórzyć, czyli idę z jednego ukosu do drugiego, później wracam do tego ukosu, do tego rogu i jeszcze raz. To jest tak zwany błąd taktyczny. Musimy to urozmaicić. Dlatego ja wtedy robię przewrót w przód, do rozkroku, pełny szpagat, robię dojście do stania na rękach siłowe, czyli poziomka, utrzymywanie nóg przy łokciach i tylko na rękach trzeba utrzymać całe ciało, szpiczaga, czyli dojście z tej poziomki do stania i przewrót z półobrotem, po czym robię ten rundel, o którym wcześniej wspomniałem. Po tym rundaku robię nie salto w tył, tylko odbicie i przed saltem w tył już półobrót, żeby zrobić po tym rundaku salto w przód. Po czym już mam ostatnią ścieżkę kończąca. Może to być bardzo trudna ewolucja, może to już być na zmęczeniu już łatwiejsze. Ja na przykład jak czuję się na siłach, to robię rozbieg i salto w przód w pozycji wyprostowanej z obrotem wokół własnej osi. A jak nie czuję się na siłach, to robię rundak i zwykłą śrubę w tył. Po rundaku. Więc to jest takie trochę dziwne, bo jeden element co prawda jest trudniejszy, a element drugi, który się składa z trzech innych, może być łatwiejszy. Na przykład zrobić przewrót jest o wiele łatwiejsze niż zrobić salto. I tak się to urozmaica. Powolnych zawsze jest koń. To jest, my to nazywamy koń dlatego, bo jest to utrzymane na czterech stalowych nogach. Mogą być łęki na nim, nie muszą być. My na przykład w naszej klasie nie mamy łęków. Łęki to jest, że koń ma tak około 1,5 metra i łęki zawsze są na środku. I w klasach wyższych trzeba robić na tych łękach też ewolucję. Ale my teraz mamy zmienione przepisy niedawno i my mamy tylko zrobić, trochę trzeba tam zrobić. Koło polega na tym, że przez podpór na rękach trzeba przejść, całe nogi muszą przejść konia, czyli muszą przejść najpierw tyłem, w podporze tyłem, potem w podporze bokiem, przodem, znowu drugim bokiem i tyłem. I to wszystko musi dziać w powietrzu, nie dotykając konia. My na przykład mamy w tych kołach przejść całe te 1,5 metra konia, przy czym na początku jest łatwiej, no bo wystarczy tu podnieść całe ciało, żeby nie zahaczyć o konia, a z tyłu już nie ma tego konia. Ale na środku jest dużo wiele trudniej, bo trzeba i tu pokazać podpór i tu, żeby nie zahaczyć o konia. Bo jak zahaczymy już o konia, to jest upadek, a to jest bardzo duży błąd u nas. Jak robię te koła, muszę przechodzić rękami tak, żeby ciało również się kręciło. Nie tylko nogi same, ale ciało. Potem 1,5 obrotu schodzę już z konia i to jest cały mój układ. Potem są kółka. Na kółkach nie będę mówił mojego układu, ale kolegi, bo mój nie ma jakichś bardzo trudnych ewolucji. Ale kolegi. Kółka to jest... Są taka budowla, że tu idą dwie nogi i tu jest druga. I tu są podwieszone kółka dwa. Na pasach ze skóry i na stalowych linkach. Na dole są te kółka, o których mówiłem, drewniane. Też ubieramy już inne skóry niż na drążek, ale ubieramy takie z grubszym kołkiem, bo zawsze na skórach jest taki kołek, żeby móc zaczepić ręce mocniej niż na zwykłych, niż na rękach. Więc zakładamy te skóry i na przykład mój kolega wchodzi, robi coś, co się nazywa wagą, czyli z podporu ze zwisu nogi trzeba dać tu i utrzymać w powietrzu. Ja też to w sumie robię. Potem schodzimy do podporu i z tego musimy tak rozszerzyć kółka, żeby przekręcić barki i skończyć w takim podporze też. Potem dochodzimy do takiego zwisu, że tu mamy nogi, tu mamy głowę i tu mamy ręce. I robimy kołowrót, to jest przejście przez zamachu, przejście do stania na rękach i w stanie na rękach jeszcze zejście z tych kółek. I tak mamy 2 obroty w przód, kołowroty, zamach w przód i później kołowroty w tył. Czyli to samo, tylko że nie lecę plecami, nie robię plecami tych kołowrotów, tylko robię brzuchem. Z brzucha, w sensie, że pierwszy idzie brzuch, nie plecy. I po tych dwóch robimy wspieranie, czyli z tego podporu trzeba się tak wybić nad kółka, żeby ściągnąć do podporu. Jak już jest podpór, robimy szpiczego, o której wspomniałem już na jednym przyrządzie.
jeszcze jeden opad w przód lub w tył, zależy o kto jak woli. Na przykład opad w przód to jest zostanie na rękach i już na kółkach, co jest bardzo trudne, bo na przykład na takich poręczach same się trzymają i wystarczy utrzymać pion, a na kółkach trzeba utrzymać kółka, żeby nie szły do przodu ani do tyłu, żeby nie rozszerzyły się w bok i trzeba też utrzymać to stanie w pionie. To jest bardzo trudna ewolucja. Każdy gimnastyk ją robi, ale do tego trzeba bardzo dużo różnych ćwiczeń, wprawek, no ale w końcu się musi udać w układzie. No i ten opad polega na tym, że trzeba plecami zaakcentować, żeby z tego stania zejść do podporu. Bo to jest taka siła, że jak coś pójdzie nie tak, na przykład rozluźnimy się w tym, to nie utrzymamy na swoich rękach i po prostu wyrywa nas z kółek. Wyrywa, czyli z tej całej mocy po prostu nie utrzymujemy jej i wyrywa nam ręce i puszczamy te kółka. I wtedy trenerzy się już modlą, żeby o nic nie walnąć, bo to jest takie przeciążenie, że kolega kiedyś robił zwykłe zamachy, po prostu sobie takie bujanka robił i trener powiedział, zrób wyższy zamach. On zrobił wyższy zamach i nie wytrzymały mu ręce, bo były jeszcze za małe, to była trzecia klasa. No i zaczął niespodziewanie robić trzy salta, po prostu taka była moc, że on taki nie wiedział, co się dzieje i zrobił trzy salta. Na głowę, co prawda, ale zrobił. Ja tamtego czasu się tak bał panicznie kółek, że nie mógł na niej wchodzić, bo się tak bał, że go jeszcze raz zerwie. No i ten kolega, jak już zrobi ten opad, robi sobie zamaszek. Ja na przykład robię salto ze śrubą, a on robi dwa salta i ląduje. To są całe kółka. Skok. Skok to jest ostatni element, szósty. Muszę sobie to zmienić. On polega na tym, że 30 metrów mamy rozbiegu, odskocznie dwie i jest stół, czyli że jest podstawa. Na tej podstawie są takie cztery odnogi i u góry jest coś na taki kształt ze skóry. Ze skóry to jest taka gąbka, takiej grubości. I przerzut polega na tym, że to co robię na wolnych, czyli że z tej odskoczni na ręce i potem lecimy długo i na nogi, to jest najprostszy skok. Ja na przykład robię odbicie z tej odskoczni, rundak, półtora salta i jeszcze ląduję. Półtora salta w pozycji łamanej, prostej, zależy. Ale ja robię jeszcze wkulonej. No i to jest ostatni rząd, on jest tak sobie najkrótszy, ale działy się różne ewolucje, na przykład mięsień Achillesa, ten tutaj. Trener mój robił, znaczy się taki zastępczy trener robił, jest mistrzem Polski na kółkach, ale robił też na skoku kiedyś, dopóki właśnie nie stała się ta tragedia. Robił dwa salta proste po tym rundaku i zamiast wylądować normalnie nogami tak, wylądował tak, że nogi były po prostu wygięte w drugą stronę, stopy. I od razu zerwał jednego Achillesa zerwał, a drugiego naderwał i nie mógł chodzić przez dobry rok, miał przez pół roku taki po prostu usztywniesz. I do tej pory tak kuleje trochę. Który jest twój ulubiony przyrząd? Mam dwa ulubione przyrządy. Na wolnych, na przykład w tym roku nie mamy obozu gimnastycznego, tylko akrobatyczny obóz. Czyli idziemy z akrobatykami, którzy nie mają sześciu przyrządów, tylko mają trzy przyrządy. Jedna to jest, że z ludzi, to jest na przykład trzy osoby, tworzymy jakieś piramidy. Drugi to jest trampolina. Mają wielką trampolinę i robią bardzo trudne ewolucje. Znam kolegę mojego, on zaczyna układ, nie. On robi sobie na przykład półtora obrotu w salcie prostym, robi półtora obrotu wokół własnej osi i on nie musi wyhamować, modlić się, że wyląduje, tylko po tym jeszcze raz się odbije, robi na przykład dwa salta w tył. A ostatnio widziałem, jak byliśmy, my chodzimy na soku, widziałem, robił trzy salta w pozycji kulonej z półobrotem, od razu się odbił i robił trzy salta w tył. On jest mistrzem Polski na trampolinie. Później jest ostatni przyrząd. W sumie najwięcej jest na tym przyrządzie. Jest z kauczuku, są takie belki, mniej więcej gdzieś takie. I one są położone, one są złączone, nie do siebie, tylko w małych odstępach. I po bokach są złączone takimi stalowymi belkami. To jest mniej więcej na takiej wysokości. Na to kładzie się dwie maty z takiej gąbki. To jest w sumie taka grubość. I na tym robią różne ewolucje, na przykład po rundaku nie robią tak jak my dwóch i flaków, to na przykład robią
17 fifleków. Potrafią tyle zmieścić tam fifleków, a... Oj, już starsi robią to, co jest fiflek, tylko że bez rąk. Takie salto wygięte bardzo mocno. I na przykład znam osobiście... koleżanka ma na imię Kamila. Ona była na... reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Świata w Sofii. Niestety przytrafił się wypadek na rozgrzewce, nie wyszedł jej skok i zerwała mięśnie. Nie wystartowała, ale był drugi reprezentant, Michał Kosowski. On był z Chorzowa, też go znam bardzo dobrze. Jest w moim wieku, ale jest, ma 1,70 m wzrostu, jest w naszym wieku i jest bardzo umięśniony. I każdy mu mówi, że on ma 17 lat, a on jest w naszym wieku. I to jest po prostu... I on był trzeci na tych mistrzostwach świata. On robi bardzo trudne elementy na tej ścieżce. Trener nam teraz organizuje trening na tym Sokole. Ja się z tego bardzo cieszę, bo tam są głównie idę na tę ścieżkę i na trampolinę tam. Nie tą trampolinę dużą, tylko taki 30-metrowy pasek batutu. Ja na przykład tam ostatnio skakałem 2 salta łamane, 3 śruby robiłem i różne trudne ewolucje. To jest mój wolny. To są moje, mój najlepszy przyrząd, bo to jest jeden przyrząd, w którym w pewnym sensie się nie boję robić elementów nowych, bardzo trudnych. Wolne nie są moim jedynym dobrym przyrządem. Mam też drugi dobry przyrząd, drążek. Na drążku robię również trudne ewolucje, ale jakby to powiedzieć, niedawno, około miesiąc temu, robiłem zwykły zeskok saltem i nie skupiłem się wystarczająco. I zahaczyłem stopami o drążek i wygięło mnie tak mocno, że doznałem tyłem głowy moich pięt. I bałem się bardzo robić na drążku, ale doszedłem już teraz do wprawy, nauczyłem się dużo nowych elementów i chciałbym być dwuboistą, że tak powiem. Dwuboistą jako na dobry przyrządek i cztery inne przyrządy. Ale na tych dwóch przyrządach się najbardziej skupiam. I cieszy mnie to, że mam w jednym dniu te dwa przyrządy. Ile razy tygodniowo macie zajęcia? Ja mam 6 dni w tygodniu po 3 godziny i czasami jeszcze w niedzielę 2 godziny. Wow. Jak są zawody? Ja codziennie sama sobie ustalam grafik w zależności od 2 do 5 godzin. Wow. Jak ktoś mnie bardzo rano wnerwi, to gram 6-5 godzin, a jak jestem spokojna i najwyżej chcę iść na zakupy, pokupując jakieś ciuszki, to gram 2-3 godzinki i wpadam z kortu. Tak, Kasiu, jakbyś mogła streścić, nie, powiedzieć mniej więcej coś o zasadach, o tym, co jest potrzebne, żeby grać, nie wiem. Znaczy, no to powiem takim przykładowym dniu zawodów. Przyjeżdżasz na zawody, rozpakowujesz się, czy hotel, czy pensjonat, czy wynajęte mieszkanie, czy i tak dalej, czy jakieś schronisko, też by się tam mieszka. Dobrze, przyjeżdżasz, rozpakowujesz się, idziesz zobaczyć kort. Sprawdzasz stan kortów, nie ma żadnych uszkodzeń przed twoim wejściem, żeby potem nie było na ciebie. Potem idziesz do budynku przy kortach, gdzie odbywa się losowanie drabinki turniejowej. Losują twoi trenerzy. No i potem poznajesz wszystkich zawodników, sędziów. No i potem poznajesz tych wszystkich sędziów, trenerów różnych zawodniczych. I potem jak chcesz, robisz sparring, jak nie, masz święty spokój, lud, oglądasz telewizor. I na przykład jak są gorące dni, to jesz mango, na przykład z Coca-Colą popijasz. Potem nadchodzi i potem jeszcze wieczorem patrzysz na grafik, na przykład grasz pierwszy mecz o 18:00. O 18:00 na przykład masz jakieś, nie wiem, tam ze sponsorami spotkanie czy z kimś tam. No więc przykładasz, najpierw zamieniasz się kolejnością albo zmieniasz dzień. Też w moim przypadku jest tak, że ja mam z wieloma sędziami na pinku. Się wiele razy skończyłam o piłkę i ja zmieniam sędziego i często moje mecze sędziuje jeden sędzia, z którym jeszcze nie mam na pinku. Pani rozgrywa mecze, masz rano trening, potem masz mecz, kolacja, obiad, śniadanko pyszne, lekkie. Jeśli przegrasz, schodzisz podniesioną głową z kortu, jeśli wygrasz, cieszysz się. Znaczy ja tej radości nie okazuję, bo ja mam szacunek do przeciwnika, on też dobrze grał, nie moja wina, że przegrał. Ja mam jedno pytanie, ile trwają wasze zawody? W zależności od rangi turnieju. Jeśli masz rangę 1000, czy 1000, no 1000, no to... Jaki ranga 1000? No punkty do rankingu. Aha, jeśli wygrasz, masz 1000 punktów, to takie zależności grają 2 tygodnie, 1,5 tygodnia. Jeśli masz rangę 500, to trwają... Czy nie chodzisz do szkoły?
bo to są okresy wakacyjne. Ja mam tak z trenem, że gram tylko turnieje wakacje, a w rok szkolny albo w weekendy tylko zawody, albo w jakieś święta, dni wolne i tak dalej. No albo wieczorami pojedyncze mecze w ciągu tygodnia. Jeśli masz rangę 300, czyli 300 punktów do rankingu, to trwają 2 no do 4 dni. A najdłuższe ile trwają? No mówiłam ci właśnie 2 tygodnie. A najkrótsze? No 2-3 dni. Chciałabym, żebyście opisali, jaki według was powinien być najlepszy trener, dzięki któremu można się nauczyć dobrze, ale no najlepszy według was trener. No a więc trener powinien być, jakby to powiedzieć, dogadywać się z zawodnikiem, jak nie tak jak inni trenerzy siedzą i się na ciebie drą, nie rób tak, nie rób źle, tylko po prostu potrafić z tobą porozmawiać, jak równy z równym. Cierpliwość, co u trenerów jest bardzo rzadko spotykana, ale na przykład powinien skoczyć na tobą w ogień, że jak tobie się coś dzieje, to on powinien ci pomóc, jak na przykład w szkole jest źle, to powinien ci odpuścić ten jeden trening, żebyś poprawiła cenę w szkole. A nie, że trening jest najważniejszy, wszystko jest najważniejsze, wszystko jest nieważne, tylko ten trening jest najważniejszy, zawody są najważniejsze. A według ciebie, Kasiu? Znaczy wiadomo, kobieta zmienną jest, ja w swoim życiu miałam wiele trenerów i zawsze to byli faceci. Znaczy jak pływałam, to miałam trener kobietę i się zraziłam, bo jak masz trener kobietę i jesteś kobietą, no to wiadomo, pogadasz, nie grasz, a jak masz facet, to facet jest taki bardziej twardy, dużo się drze na ciebie, jak coś źle robisz i to jest takie motywujące, krzyczy się nie rób tak, zagraj tak. Ja niszczę siatki. Ja nie niszczę siatki, to nie jest w moim stylu. Dobra, a jeszcze powracając do tego najlepszego trenera, jaki powinien być według ciebie? Konsekwentny, wymagający. To jest tak pośmiać, zażartować, pocieszyć, być tak jakby przyjacielem. No i tyle. W co musicie się jakby wyposażyć, kiedy zaczynacie, albo nie wiem, jak już potrzebujecie, nie wiem, jakiegoś sprzętu, musicie sam, na przykład nie wiem, czy ty masz swój sprzęt, tak, czy ty wypożyczasz tam. Czy są jakieś takie rzeczy, ja które jakby są... Sprzęt. Ja mam swój sprzęt, aczkolwiek jestem ciekawy, ile kosztuje całe wyposażenie Kasi. Moje? Tak. A no to piłki, znaczy, jakie są znaczy piłki, jakieś nie. Adres, jakieś tam i takie nie, poszczególne, to poszczególne rzeczy, co, to mam co trzeba, teraz cennik. Co trzeba nabyć. Jak zaczęłam ćwiczyć, to tak, miałam jedną rakietę, jedną sukienkę, jedną spódnicę, jedne shorty, jedną bluzkę z długim rękawem, z krótkim rękawem. Buty dwie pary, bo na mączkę, nie, trzy buty, przepraszam, na mączkę, na trawę i na twarde. Opaskę, tumiki, naciąg i owijki na ręce, i owijki na rakietę. No, z każdym rokiem jak zaczęłam bardziej ćwiczyć, to wiadomo, buty się ścierają po, no przykładowo jak grasz, masz intensywny trening w ciągu wakacji, no to buty się ścierają po miesiącu, półtora. Podeszwa się nie nadaje do grania, więc kupujesz nowe. Na każdy trening zabieram 4 rakiety, bo wiadomo, jedna siła mi na treningu, jedna na meczu, więc dwie zostają już takie... No albo jak już wykorzystam limit moich rakiet, czyli 4 pożyczam od mojego trenera. Wiadomo, sukienki... A niszczysz te rakiety, ile to musisz wypożyczać? Prze? Niszczysz te rakiety i musisz wypożyczyć od trenera? Nie, no on mi daje swoje rakiety, bo no on tak ma 4, ja mam 4. No a jak to by się zepsują do 4? No to on mi wtedy daje swoje 4. Ale w jaki sposób? Krótkie spodenki. Nie, strój to jest około 100 złotych, dres też około... A to ja z cenami miałam mówić. Tak. A to rakieta to no w granicach 200 razy 4, sukienka w granicach no 300, buty 300-400, co jeszcze? Owiki, no to tam kupuję 20, no 20-30 tak mam z głowy, tłumik 5 na każdy turniej. Co to jest tłumik? No jak tłumić odbicie, żeby jak wiesz, oglądasz... Zakładasz na rakietę. Tak, na rakietę zakładasz i jak odbijasz piłkę, to tego tak nie słychać, on ci tłumi drgania. Tak. Takie czy na dole głowy rakiety... To możemy wstawić zdjęcie, po co mu tłumaczysz. Ja ci mogę przyjechać ci tłumik jutro poważyć. Owijki na ręce, no czasami od sponsora też dostajesz sukienki. Tak. No to na przykład ja mam tak, no... Będziemy się teraz chwalić, co ile wydaje. Spodnie na konia 50 zł, no. Dres 100, no. Strój 100, strój startowy 100, strój później jeszcze mam baletki, frotki tak gdzieś około 10 zł. No, no i
co? To w sumie, tak gdyby przeliczyć, ile magnezji już zużyłem w całym moim życiu, to mój tata by już był od 2 lat bankrutem. Ale na szczęście opłaca to klub. Masz jakąś faworytkę? Chodzi ci o ranking? U kobiet czy u mężczyzn? Znaczy... U kobiet i u mężczyzn. U kobiet? Znaczy... nie mogę tego użyć słowa do... Więc kobiet... Znaczy tenis kobiet jest dla mnie żenujący, kompletnie mi się nie podoba. Bo tak, u facetów jest interesujące, są dłuższe wymiany, więcej się dzieje. W ogóle faceci są bardziej zaangażowani. Bo kobietą jak przegrywa 4-2, to wydaje mi się, że już nie mogą wyprowadzić na 6-4 i będzie ostatni set decydujący. Kobiety w przystanie 4-1 grają już na, przepraszam, na odpieprz się i już oni się walczą. A u facetów masz stan 4-0 i wychodzi ci na 4-4 i wygrywa mecz 6-4. Dziękuję. Ale faworyci? U kobiet nie mam, a u facetów to jest Argentyńczyk Juan Martín del Potro. To nie lubisz Federera? O Federerze no. Jeśli powiedzmy. No to może ja powiem tak, no, faworytką... To ty powiedz o tym. U mnie faworytką jest ta, która nie drze się na kolcie. Jak już mówiliście wcześniej, wasze zajęcia dosyć długo trwają, więc zakładam pewnie, że po szkole i po tym wszystkim to jest... Macie dość mało czasu wolnego, które musicie pewnie jakoś dobrze rozplanować i co robicie w ten czas zazwyczaj? Przeważnie, jeśli to jest sobota, to wracam z treningu i na pewno jest jakieś zajęcie. Gdzieś idziemy, jakiś ktoś przychodzi, zależy. Ale jak to w takim tygodniu, no to pewnie, zazwyczaj kończę trening, ja przychodzę do domu i albo w zimie to uczę się bądź gram na komputerze, a w lecie no to przychodzę i jeżdżę na rolkach, rowerze, też trochę tam czasami. Więc ja tak pływam, jeżdżę na rolkach, na rowerze, gram w badmintona, gram w tenisa, moje zboczenie zawodowe. Piłkę nożną, w siatkówkę, w koszykówkę, co jeszcze robię? Z psem biegam, frisbee mu rzucam. Jeszcze do tego dojdźmy, ja gram również w siatkówkę, proszę o Wellingtona, tenisa, piłkę nożną, konfrontujemy się w tenisie. Koszykówkę, jeżdżę na rolkach, jeżdżę na rowerze, również wybiegam czasami, jak jestem u babci z psem. Witam z siostrą. I robię salę szczepaka. A zdarza się komuś książkę przeczytać? Mi bardzo często, ale ty z mojej zboczeń zawodowej czytam biografię, jestem na etapie Andy'ego Murray'a i Sereny Williams, a czytam Agassiego, Borga i McKenna. Jakieś inne może hobby poza sportem? Siatkówka wraz z moją koleżanką do tej szkoły. Poza sportem. A poza sportem. Oglądanie siatkówki to nie jest sport. Prawda? Nie, czy to jest sport? Oglądanie gimnastyki. Zboczeń zawodowej. Hobby. No to oglądanie siatkówki. Granie na komputerze. Dziękuję naszym gościom za przybycie i zapraszam wszystkich serdecznie do obejrzenia kolejnego odcinku naszej szkolnej audycji Koledzy i Pasja. Akcja, ujęcie pierwszy scenariusz. Pierwsza akcja. Dobra, zaczynamy. Wszyscy dajcie Tuluk. To już nie przyjdą. Patrz, jaki ze mnie magii. Patrzcie, to jest magia, której nikt nie dostąpi. Chodź to miała. Co robisz? Rozdeptę. Czy macie rodzeństwo? Profesjonalistyczne. Ej, czemu kartę na płycie?